Invest in Łódź to agencja inwestycyjna odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę inwestorów. Obsługę w sposób specyficzny dla Łodzi poprzez budowanie communities, także międzysektorowych. Dlatego też w tym roku zabraliśmy na Web Summit firmy z sektora technologicznego, z sektora life science, ale także z sektora kreatywnego, digitalowego. Na Web Summit jesteśmy już po raz drugi, mamy swoje stoisko. Razem z nami, reprezentacją Urzędu Miasta Łodzi, przyjechały firmy i startupy. Jest to doskonała dla nich okazja, aby się zaprezentować na międzynarodowym polu, pozyskać nowe kontakty biznesowe oraz poszerzyć swoje znajomości. Dla mnie jest to przygoda po raz pierwszy. Nie byłam wcześniej na Web Summit. Jestem zafascynowana atmosferą, która tutaj panuje, ludźmi, zadowolonymi tutaj buziami i naprawdę taką silną potrzebą integracji i wymiany doświadczeń, no i oczywiście networkingu. To, co odróżnia tegoroczną naszą misję gospodarczą od zeszłorocznej, to co najważniejsze. Przede wszystkim nasz program akceleracyjny zwiększył swoją skalę i mówimy w tej chwili już o sandboxie. Naprawdę łódzkie startupy będą miały możliwość wdrożenia swoich rozwiązań w łódzkich miejskich spółkach. Także to jest naprawdę wydarzenie bardzo unikatowe i warto o tym powiedzieć. Drugie ważne wydarzenie, które organizujemy tu w trakcie Web Summit tegorocznego, to Polish Night. To jest inspiracja zeszłego roku. Nasze stoisko jako jedyne polskie odwiedzało bardzo wielu Polaków, szefów firm, startupów z Polski i nie mieliśmy takiego miejsca, żeby się spotkać, porozmawiać, poznać, zacząć współpracować. Więc pomyśleliśmy, żeby to wydarzenie wynieść poza siedzibę tutaj Web Summit i zorganizować w bardziej przyjaznym do rozmów miejscu. Sektor technologiczny, jak i wiele innych kluczowych sektorów dla rozwoju gospodarki, tak jak sektor nieruchomości, do tej pory kojarzony był głównie z pierwiastkiem męskim. Widzimy od wielu lat i widoczne jest to też na Web Summit, jak to bardzo się zmienia. Coraz więcej kobiet ma znaczące role w rozwoju technologii, prowadzi firmy, otwiera startupy. Bardzo cieszą nas takie inicjatywy jak Women in Tech, ale chcemy zaznaczyć, że pośród łódzkiej delegacji też jest wiele kobiet, no i nasz zespół przygotowujący Web Summit też jest mocno sfeminizowany. 4 wspaniałe dziewczyny odpowiadają za organizację tego eventu.